Jest takie powiedzenie, które mówi, że nic, co dzieje się pod słońcem, nie jest nowe. Jest taka pasłowica, że wszystko, co происходит pod niebem, to co już było, nie ma niczego nowego. Cyceron w pierwszym wieku przed naszą erą powiedział: historia jest nauczycielką życia. Кто-то, кто жил в первом веке перед нашей эрой, он сказал, что история – это учитель жизни. Znowu niemiecki filozof Hegel na przestrzeni XVIII-XIX wieku naszej ery. Niemiecki filozof Hegel w XVIII-XIX wieku już naszej ery. Powiedział, że historia uczy, że ludzkość niczego się z niej nie nauczyła. Historia uczy nas temu, że człowieczeństwo niczego nie nauczyło z historii, którą przeżyli. Gdybyście mieli ocenić dzisiejszą rzeczywistość, które z tych dwóch stwierdzeń są bliższe faktom? Jeśli by wy mogli porównać te dwie posłowice, dwa utwierdzenia, co bardziej bliżej temu, co происходит сейчас? Chciałbym, abyśmy dzisiaj otworzyli historię bardzo znaną, która sięga Egiptu. Ja bym chciał, żebyśmy odkryli сегодня известную уже нам историю, которая касается Египта. Księga Wyjścia lub też Exodus. Книга Исход. I pozwólcie, że zrobię pewne wprowadzenie, chociaż tak naprawdę pierwszy rozdział jest wprowadzeniem do dalszych wydarzeń, które się tam dzieją. Ja сделаю такое вступление, хотя первый раздел является вступлением к тому, что там происходит, но я сделаю такое немножко своё вступление. W pierwszych wersetach mamy wymienione imiona rodziny Józefa. Pierwsze stichy nam mówią o семье Иосифа. I wcześniej z poprzedniej księgi już dowiadujemy się, dlaczego się tam znaleźli, jak się tam znaleźli. Предыдущая книга нам объясняет, как они там оказались и почему там оказались. A więc mamy same imiona i nagle w wersecie siódmym mamy takie słowa, które już powinny dać nam dużo do myślenia, gdy czytamy narrację. I kiedy my czytamy tę narrację, w начале sami imiona nam wstrzycają się, no siódmy stich już daje nam mnogo k temu, żeby my mogli rozmyślać. Dlatego, że pamiętajcie, że jak czytamy narrację, to tak naprawdę nie powinniśmy mieć w głowie tego wszystkiego, co mamy, tylko powinniśmy iść po kolei. Когда мы читаем нарацию, надо помнить, что нам надо идти по очереди, то есть не делать какое-то свое представление, но идти просто по очереди. И задавать себе питание. И задавать себе вопросы. Więc mamy pełno imion, a siódmy werset mówi: a synowie Izraela byli płodni i mnożyli się, stawali się liczni i potężnieli coraz bardziej i bardziej, i ziemia była nimi zapełniona. И седьмой стих нам говорит: «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Więc z jednej strony mamy dużo imion, a z drugiej strony mamy nagle powiedziane kilka słów, które oznaczają to samo. И с одной стороны в начале есть много имен, а потом сразу же есть много слов, которые обозначают как бы то же самое, но уже с другой перспективы. И wtedy pomyślałem sobie, że mentalność ludzka bywa taka, że jesteśmy w stanie współczuć innym, wspierać ich, pomagać, pocieszać. I wtedy ja sobie pomyślałem, że nasza człowieczeska mentalność nam swojstwie na to, że my możemy sostradać, my możemy starać się podtrzymać drugiego człowieka. Oddawać mu wszystko, co mamy. Oddawaj mu wszystko, co u nas jest. Zgadza się? Oddalibyście wszystko, nawet więcej niż macie? Согласны ли вы, что могли бы отдать даже больше, чем то, что имеете? Ktoś kiwa głowami, że tak, to bym powiedział: chwała Bogu, aleluja. Некоторые притакивают, да, поэтому слава Богу. No ale w praktyce działa to, obawiam się, że trochę inaczej. No praktycznie w życiu często to bywa naоборот. Że ludzie współczują i pomagają ludziom tak długo. Люди часто помогают, поддерживают других людей так долго, допоки они мają gorzej ode mnie. Пока тем людям есть хуже, чем мне. Ale niech by się tylko tak zdarzyło, że ci ludzie albo ten sąsiad nagle zaczyna mieć lepiej ode mnie. Но когда только происходит такая ситуация, что тот человек или мой сосед, у него как бы все начинает лучше происходить, чем у меня. Finansowo albo w jakiś inny sposób. В финансовом плане или вообще в любых других делах. Nie daj Boże, żeby czasami ci ludzie właśnie przerośli mnie i zaczęło im się lepiej powodzić. Nie dopuści Bóg, żeby u mojego sąsiada, u tego człowieka, było lepsze wszystko, co u mnie.
Wtedy nagle czar miłości pryska, czar wrażliwości, życzliwości. I тогда резко любовь где-то пропадает, мое сочувствие, сострадание, мое расположение к тому человеку пропадает. И появляются się jakieś negatywne emocje, jakieś uczucia i często już dalej tej osoby się nie zna albo staje się nawet wrogiem. И тогда появляются негативные эмоции, мы уже не хотим общаться с тем человеком, некоторые люди, по крайней мере, и для некоторых они даже стают врагами того человека, которому лучше. Wydaje mi się, że niewielu potrafi się cieszyć tak naprawdę szczerze z czyjegoś szczęścia. Мне кажется, что мало кто может действительно по-настоящему радоваться с радости другого человека. Ale odczytajmy werset 8. Прочитаем 8 текст. Nastał też w Egipcie nowy król, który nie znał Józefa. I восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. I pozwólcie dwa słowa takiego tła. Krótka historia k temu. Egipt można podzielić na takie trzy państwa albo trzy okresy. Egipt można podzielić na jakby trzy государства, trzy периода. Stare państwo, kiedy budowano piramidy. Старое государство, когда строились пирамиды. Okres średniego państwa, około 17 wiek przed naszą erą. Jakby промежуточное государство, jeszcze raz? Średnie państwo, gdzie około 17 rok przed naszą erą. To jest gdzieś 17 год до нашей эры. Panowali Hyksosi. Hyksosy, kto to taki tam тогда руководил? I oni mieli najprawdopodobniej przyjazne stosunki z Izraelitami. I скорее всего они были дружелюбно настроены к Израилитам. I to był mniej więcej czas właśnie, czy też przed tym średnim państwem, kiedy przybyła rodzina Józefa do Egiptu. I скорее всего в то время либо непосредственно перед этим временем прибыла семья Иосифа в Египет. I to by też mogło tłumaczyć, dlaczego w tym wersecie jest powiedziane, że król nie znał Józefa, nowy król. I to daje nam понимание, почему восьмой стих говорит, что пришел новый царь, который не знал Иосифа. Więc ten ósmy werset to już jest trzecie państwo, które nazywa się nowym państwem. I этот восьмой стих, он уже определяет новое государство. W którym właśnie wyrzucono Hyksosów, którzy panowali, dostali się jakoś do władzy i przywrócono suwerenność władzy egipskiej. I тогда получается, выгнали ту семью, тот род, который царствовал в то время, который был приятно расположен к израильтянам. I przywrócono właśnie suwerenność władzy Egiptu. I тогда nie wiem, będzie suwerenność. Przywrócono władzę dawnym władcom. I тогда как бы древний род начал опять царствовать в Египте. Nie obcokrajowcom w tym sensie. Что не кто-то чужой, не какие-то иностранцы царствовали, только египтяне. Więc innymi słowy powiedzieć tak najbardziej po ludzku. Другими словами так в более простой способ. Powstał nowy ład. Какое-то новое государство. Który tak naprawdę był niczym innym jak starym ładem. Появилось новое государство, которое было старым государством, но как бы под другим названием. Jeszcze może jedno słowo odnośnie tego, czy faraon mógł znać Józefa. Jeszcze несколько słów na temu znakomstwa faraona z Józefem. Żeby was troszkę rozbudzić. Żeby was немножко rozbudzić. Czy Józef w jakikolwiek sposób mógł być zapisany na kartach historii, w dokumentach? Как вы думаете, Иосиф мог ли он быть а dlaczego? В истории где-то? Если да, то почему? А dlaczego? I to mówię, że jest trochę już takie podchwytliwe. Był namiestnikiem Egiptu. I tak jak on był władcą Egiptu. Как бы хозяином Египта, можно так сказать, то скорее всего где-то в истории должно было о нем вспоминаться. Co jeszcze? Что еще? Powiedziałem, że trochę podchwytliwe. I powiedziałem o ładzie. Это такой каверзный вопрос, и перед этим мы говорили о новом государстве. Kim była jego żona? Tu taka się myśl pojawiła. Kim była jego żona? Jeszcze inaczej. Powiem wam, co mi chodzi po głowie. W drugi sposób przedstawił wam, co imię. Dla nas wierzących Józef jest oczywiście bohaterem wiary. Dla nas wierzących ludzi Józef jest bohaterem wiary. Ale podejrzewam, że chyba nie chcielibyście żyć w jego państwie, gdy tam był władcą. No, мне кажется, что никто из нас не хотел бы жить в те времена, когда Иосиф там. С одной стороны, уратовал Египет.
Z jednej strony on spas Egipiet. No i oczywiście okoliczne narody. I wszystkie sąsiednie narody. A z drugiej strony nie będziemy już może tego czytać, ale możecie sobie otworzyć Księgę Rodzaju 47 rozdział. Nie będziemy dalej czytać, no w 47 głowy Księgi Bytia. I wersety 23 i 24. Stichy 23 i 24. Mówią, że Józef nabył wszystkie pole, oprócz pola kapłanów w Egipcie. Tam речь идет о том, что Иосиф завладел всей землей, кроме земли капланов. Wszystkich ludzi jako niewolników. Все люди были его слугами, рабами. И oprócz tego 1/5 податков шла до фараона, jeszcze z tego wszystkiego. И с этого всего 1/5 часть налога платилась фараону. Więc w tym sensie tak na pół żarty mówię, że pewnie gdybyście żyli za jego czasów, to wielu z nas by po prostu na niego narzekało. I поэтому как бы так немножко шутя говорю о том, что если бы мы жили во время в те времена, то бы мы нарекали, не довольствовались бы мы с управления Иосифа. Ale zobaczcie, co się dzieje dalej. I tutaj pojawia się ta uniwersalna zasada, która tak naprawdę powinna nas czegoś nauczyć, ale historia pokazuje, że za bardzo nas nie uczy. Обратите внимание, что происходит далее, и тут появляется такое универсальное правило. Но опять же мы видим, что люди ничему не учатся из истории. Werset 9 i 10. Стих 9, 10 первой главы. И powiedział do swego ludu: oto lud synów Izraela stał się liczniejszy i potężniejszy niż my. Postąpmy z nim mądrze, aby się nie rozrastał, bo gdyby spotkała nas wojna, mógłby i on dołączyć do tych, którzy nas nienawidzą i walczyć przeciw nam i odejść z tej ziemi. И сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей. Zobaczcie, że faraon wpadł na pewien pomysł. Обратите внимание, фараон придумал гениальную идею. До конца не ведомо, о co w tym chodziło, czego się tak naprawdę w cudzysłowie obawiał. Точно мы не знаем, чего он боялся и о чем, почему такой план появился. Bo jest tutaj rozbieżność tłumaczeń. Так как разные переводы по-разному это объясняют и тяжело понять. Jedno oznacza, że bali się, że Izraelici mogą się wyzwolić, dołączyć do przeciwników i brać udział w wojnie, a później odejść, z naciskiem, że mogą odejść Izraelici. Один перевод говорит о том, что израильтяне могли бы присоединиться к неприятелям Египта и потом освободиться, просто покинуть Египет и уйти из Египта. А другая обава могла быть właśnie taka, że mogli dołączyć do wrogów i zająć Egipt i wypędzić Egipcjan. Другой перевод такой, что они могли присоединиться опять же к врагам Египта и прогнать всех египтян из Египта и занять их место. Ale zobaczcie, tą uniwersalną zasadę, która jest tutaj, która pokazana i działa przez wszystkie wieki historii. Сейчас мы увидим универсальное правило, которое здесь находится и которое действует на протяжении всей истории. Jeśli chcesz osiągnąć jakiś cel, który jest taki bardzo niedobry. Если хочешь достичь цели, которая есть недобрая, что-то плохое сделать. То musisz w narodzie stworzyć obraz wroga. To тогда надо в других людях представить одних людей другим врагами. Nazywa się ta koncepcja tworzenia obrazu wroga. Это называется концепция представления кого-то врагом. I posłuchajcie, jak to działa. И послушайте, как это действует. Jeśli ktoś chce wywołać konflikt. Если кто-то хочет сделать какой-то конфликт. Musi najpierw stworzyć zagrożenie w społeczeństwie. Тогда вначале среди людей надо сделать какое-то представить какую-то угрозу. Страх, że jakaś grupa społeczna lub kraj. Страх, что какая-то группа людей либо какая-то страна. Jest zagrożeniem teraz lub w przyszłości. Может быть угрозой сейчас или в будущем. Ten strach może dotyczyć różnych kwestii, na przykład ekonomicznych. Этот страх может касаться разных сфер, например, экономической сферы. Zdrowotnych. Вопросы здоровья. I na tej podstawie ludzie zaczynają zmieniać swoje nastawienie względem innych. И на этом основании люди начинают по-другому относиться к тем другим людям. Aż po upływie czasu będą gotowi do naprawdę robienia strasznych rzeczy. Когда через некоторое время потом первые люди готовы делать страшные вещи относительно тех других людей. I co najgorsze?
usprawiedliwiać swoje zachowanie, nie widząc nic w tym złego. A nie оправдывать свои действия, не видя в этом ничего плохого. И до этого potrzebne są dwa czynniki, które już tutaj pojawiły się. И к этому надо два признака, которые уже появились. Страх и час, и упływ время. Часу, który pomoże to zrealizować. То, как время проходит и помогает реализовать. И zobaczcie, że właśnie faraon powiedział w liczbie mnogiej: "Postąpmy z nimi mądrze", czyli przekazał tą ideę ludowi, ten strach. И в этих текстах, которые мы читали, фараон обращается в множественном числе, да? Давайте сделаем так и там. Он передает эту информацию людям. И люди, которые жили на той самой земле, жили за собой в порядке. И люди, которые жили вместе, все было у них хорошо. Начали еще одни других бать и начали еще робить coraz gorsze rzeczy. Одни других начали бояться и разные плохие вещи начали происходить. А фараон мог реализовать свой план. A faraon mógł использовать i realizować swoją ideę. Dlatego dalszy tekst będzie nam mówił na przykład o tym, że właśnie ustanowiono przełożonych nad przymusowymi robotnikami, aby gnębić lud. Следующие тексты нам покажут, что были назначены такие управители, контролеры, которые заставляли людей работать. I tak dalej. I tak dalej. I pozwólcie, że teraz może zrobię taką wrzutkę i powiem dosłownie dwie rzeczy w historii, żebyśmy zobaczyli, że to naprawdę powtarza się. I teraz ja jeszcze chcę przedstawić wam dwa historycznych fakta, które potwierdzają, że niektóre rzeczy powtarzają się. Pierwszy dotyczy III Rzeszy i Żydów. Pierwsze przedstawiają wопрос Jewrejów i Germanii. Z którymi wiecie, co zrobili, nie będę mówił, bo mamy tutaj różne grono. С которыми знаете, что произошло, так как мы все разного возраста, не буду говорить, что тогда произошло. Czy wiecie, co spowodowało tak naprawdę nienawiść do tej narodowości? Знаете, что привело к такой ненависти к евреям? Ktoś wie? Знает ли кто-то? Nie słyszałem. Szkoły i media były używane jako narzędzia do nauczania nienawiści do Żydów w społeczeństwie. Szkoły i СМИ w to время, они пропагандировали такую ненависть к евреям. Народ уверил, что евреи были поводом всяких неповодзений в краю. Местное население поверило в то, что из-за евреев все плохие вещи происходят. В том, главное, экономичных в Рейхе немецкой. Между прочим, экономические проблемы тоже были из-за евреев. Другой дотычит того, что произошло в Руанде. Руанда. Так, Руанда, дякую. Второе... Premier происходил в Руанда, Руанда. To miejsce, gdzie kilka lat temu był największy adwentystyczny chrzest zresztą, około 100 tysięcy. Это то место, где несколько лет назад самое большое крещение было в церкви адвентистов, более 100 тысяч человек. Niedużo wcześniej, bo w 1994. Немножко ранее, в 1994 году. Były tam dwa plemiona, o których na pewno słyszeliście, Hutu i Tutsi. Там были два племена Хуту и Тутси, о которых, наверное, вы слышали. И też pomijając całą tragedię, chciałbym zwrócić uwagę na tą jedną rzecz. И не обращая внимания на как бы на эту трагедию, хочу обратить внимание на одну вещь. Jak to się stało? Как к этому дошло до этого? Pewne narody, które miały wpływ na tamte ziemie, chociażby ze względu na kolonizację. Niektóre страны, które mieli влияние на ту землю из-за колонизации, chciały zdestabilizować właśnie sytuację w Ruandzie. Они хотели привести к такой дестабилизации ситуации в той стране. I doprowadziły, że dwa plemiona, które żyły ze sobą dobrze, pobierały się i naprawdę było wszystko okej. Они довели до того, что два племени, которые между собой дружелюбно жили, они женились, у них все было хорошо. Nagle zostały podzielone i nawet odgrodzone opaskami. Их разделили и даже такие повязки им сделали. И jedno plemię zaczęto w pewien sposób adorować, czyli dawać większe możliwości pracy i innych benefitów. И одно племя начали как бы так возносить, у них были разные льготы, разные возможности. И оно начало ненавидеть то другое племя. И эти, которых было все лучше, начали ненавидеть тех других. Те, которые этого не имели. Те, которые этого не имели. Тех, у которых не было этих всех привилегий и льгот. И по целым факте, когда были собраны релации от особ, которые
zrobiły straszne rzeczy. I после того, как уже начали факты собирать среди людей, которые разные плохие вещи делали. И zostało zadane pytanie dlaczego? Им задавали вопрос почему? To powiedzieli, że tak naprawdę nie wiedzą dlaczego, bo ci sąsiedzi to byli naprawdę dobrzy ludzie, ale jakoś te całe plemię tak spowodowało, że tak się stało. Oni сказали, что в принципе они не знают почему, но так как массово было им так сделано массово, что принадлежность к данному племени заставляла их делать то не другое, они делали. То, что хочу, żebyśmy zobaczyli, to jedną rzecz. Я хочу, чтобы мы видели одну вещь. Że to pokazuje, co sobie powiedzieliśmy, że to był sztuczny twór. И это показывает, что это все было таким не настоящим, это было все сделано штучным образом. To był sztuczny spór. Это было штучные споры, штучные тоже. Stworzyli wyimaginowany obraz wroga. Они сделали такой, придумали образ врага. I wracając do naszego tekstu. И возвращаясь к нашей истории из книги Исход. Narracja dalej nam pokazuje, że 10 werset narodził się pomysł. Narracja nam pokazuje, że w 10 stichie pojawia się genialna idea. 11 ustanowiono przełożonych, którzy gnębili lud. 11 stich pokazuje, że postawili nad nimi naczelników, żeby ich iznurzali ciężkimi robotami. 12 coraz bardziej gnębili. 12 stich jeszcze bardziej ich iznurzali. 13 doszły jakieś prace pod przymusem. W 13 tekście ich już zaczynają jeszcze bardziej żystoko zastawiać robotę. 14 werset, więcej prac pod przymusem plus uprzykrzanie życia. 14 stich jeszcze bardziej ciężka praca i ugniatające jeszcze bardziej zastawiają. No i 16 werset, nie wiem czy mogę użyć tego słowa, ale no, polecenie ludobójstwa, chyba mogę. I 16 stich to taka rekomendacja, żeby ubiwać dzieci. I teraz mam takie pytanie do was. I вопрос к вам. Z automatu nasuwa się pytanie, jak dużo byłbyś w stanie wytrzymać? Как много каждый из нас был бы в состоянии выдержать? W takich warunkach, które nakreśla na przykład ta sytuacja z pierwszego rozdziału. W условиях, какие мы видим в этой первой главе книги Исход. Odpowiedzcie sobie na to pytanie. Ответьте себе на этот вопрос. Pracowałem kiedyś w takiej firmie, dorabiałem na wakacje. Во время каникул я работала в одной фирме. Miało być kolorowo. И должно было быть все хорошо. Ale trafiła się tam osoba, która za wszelką cenę chciała mi uprzykrzyć moją pracę. No появился один человек, который делал все, чтобы моя работа там была ужасной. Po dwóch tygodniach nie chciałem tam wracać. После двух недель мне уже не хотелось идти туда на работу. A to taki drobiazg w porównaniu to, co zobaczyliśmy tutaj i co niektórzy przeżywają. A to taka mielość w porównaniu z tym, co my widzimy w tych tekstach i w porównaniu z tym, co касается naszych bliskich. Ludzie próbują znajdować różne odpowiedzi. Ludzie pytają się находить разные ответы на вопросы. Niektórzy mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Niektórzy mówią, w Polsce jest taka pasłowica, że co cię nie ubije, to cię ukrepi. Albo że muszę to przejść, żeby mój charakter się rozwinął. Или мне надо через это пройти, чтобы укрепился мой характер. Powiem wam, że moim zdaniem nie są to doskonałe odpowiedzi. Мне кажется, я считаю, что это не идеальные ответы. No bo pojawia się wątpliwość, czy zło jest potrzebne, żeby ze mnie coś było. Tak jak появляется сомнение, нужно ли зло к тому, чтобы из меня было что-то хорошее. Tak samo argument dotyczący wolnej woli i miłości, która jest z nią związana. Точно так же появляется аргумент, как бы свобода и любовь, как это соединить. Też ma swoją wątpliwość, dlatego że możemy sobie zadać pytanie. Тоже появляются разные сомнения, так как мы можем задать себе вопрос. Czy fakt, że Bóg szanował wolną wolę Faraona, сам факт того, что Бог считался как бы со свободой Фараона, przynajmniej do czasu, по крайней мере до определенного времени, nie spowodował przypadkiem, że skazał innych ludzi na ofiary na niewolnictwo. Nie przywiódł k temu, że faraon drugich ludzi zdjął rabami. Czyli czy przez szanowanie wolnej woli oprawców? To jest przez szanowanie wolnej woli oprawców. Когда кто-то сделает что-то плохое и мы считаемся с ним, да, мы даем ему свободу выбора. Jednocześnie nie odbiera wolności się innym.
to w to, że samo время nie zabierается ли этой свободы у другим людям. Więc zobaczcie, że nawet ten nasz kluczowy argument chrześcijański nie odpowiada na wszystkie pytania. I nasz chrześcijański argument o swobodzie wyboru też nie odpowiada na wszystkie вопросы, które można zadawać. Ja jestem bardzo wdzięczny, że gdy czytamy tą historię, to faktycznie mamy ten szerszy kontekst i możemy widzieć więcej. Ja очень благодарен Богу за то, что читая Библию, мы можем видеть более широкий аспект и можем более понимать, почему так происходит. No i dla mnie taką odpowiedzią, którą też chcę wam dać. I dla mnie takim ответом, którym хочу я с вами поделиться. To jest, nazwałem ją najlepsza, niedoskonała chrześcijańska odpowiedź. Ja ją nazwała tak, samej lepszej, nieidealnej chrześcijańskiej odpowiedź. Zapisana jest w Księdze Wyjścia, pierwszym rozdziale, przepraszam, w Genezis, w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale. Księga Bytie, pierwszy rozdział. 15 do 19. 15 po 19, stichy. Przepraszam, 15 rozdział, Księga Rodzaju, 16 i 17 werset. Izwincie, 15 глава, Книги Бытие, 16 i 17 стих. I powiedział do Abrama: Wiedz dobrze, że twoje potomstwo będzie przechodniem w nie swojej ziemi i będą ich zniewalać i ciemiężyć przez 400 lat, ale naród, któremu będą służyć, ja sam będę sodził, potem jednak wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty przyjdziesz do swoich ojców w pokoju i zostaniesz pochowany w sędziwej starości. I dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż wcześniej nie dopełni się wina Amorytów. W ruskiej Biblii te stichy 13 po 16. I сказал Господь Аврааму: Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амореев доселе еще не наполнилась. И уж не ходи мне о то, что этот текст показывает, że Bóg ma ogromną, ogromną, ogromną łaskę. I ja nie miałem w виду, nie zwracałem uwagi na to, jak Bóg miłostyw, насколько on miłostyw. I że w pewnym momencie ta łaska się kończy i Bóg osądzi naród i każdego. I że przyjdzie время, когда Божья милость она закончится и Бог будет судить каждого человека. Ale chodzi mi o to, że przez to, że byliśmy w Księdze Wyjścia, a teraz wróciliśmy do Genezis, to możemy dostrzec szeroką perspektywę. Ja zwróciłem uwagę na to, że tak jak my w начале byli w Księdze Исход, a teraz my wrócili do Księgi Bytie, to my możemy понять, почему так происходило. My widzimy bardziej szeroki aspekt. Czyli Bóg patrzy szerzej. Bóg смотрит более широко. Gdy nas spotyka problem, patrzymy na ten problem i on jest tym, co widzimy. Когда у нас есть какая-то проблема, мы видим только эту проблему, ничего более. Często tak jest w modlitwach, gdy od razu nie otrzymujemy odpowiedzi takiej, jakbyśmy chcieli. Часто так есть, когда мы молимся и сразу же не получаем ответ на нашу молитву. Ale Bóg patrzy szerzej. Bóg смотрит более глобально, не так, как мы. Ja nazwałem ten argument właśnie argumentem szerokiego kontekstu. Ja nazwał to argumentem takiego szerokiej perspektywy. Czyli nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. My nie w stanie odpowiedzieć na wszystkie вопросы. Ale wiedząc to, że Bóg patrzy szerzej, że już wcześniej dużo zapowiedział pewne sytuacje. No znaje to, że Bóg смотрит более широко i on предвидел некоторые ситуации. Nakazuje nam albo zachęca nas do tego, żeby po prostu mu zaufać. Он призывает нас к тому, чтобы мы просто-напросто ему доверились. Не завше jest to łatwe? Не всегда это легко. Ale albo zaufasz Bogu, albo w niego zwątpisz. No либо мы доверимся Богу, либо мы начнём сомневаться в нём. Мой улюбёный псалм. Мой самый любимый псалом. Musisz przetłumaczyć, bo nie zapisałem gdzie. Powierz Panu drogę swoją. Powierz Panu drogę swoją. Dawier Bogu swój путь, swoją drogę. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Ale nie wiem, które wersety dokładnie. Dawieraj się Jemu, On się хорошо сделает, все будет хорошо. Wyniesie jak światłość sprawiedliwość Twoją. On возвысит как ясность Твою праведность. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. W молчании доверяй Ему, и Он поддержит тебя.
Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści. Nie zlisz na tego, którego jakieś problemy. Na człowieka, który knuje złe zamiary. Na człowieka, który предпринимает что-то плохое. I tak dalej. I tak dalej. I zobaczcie, że w tekście oprócz faraona przemawia jeszcze jeden bohater. Wracamy do Exodus. W Księdze Bytie, кроме фараона, появляется ещё одна один герой. I są to położne, są to kobiety, niewiasty. I to te powiewalne babki. Wersety 15-19. Stichy 15-19. Powiedział też król do położnych hebrajskich, z których jedna miała na imię Szifra, a druga miała na imię Puła. Gdy będziecie przy porodach hebrajek, patrzcie na stolik. Jeśli to syn, uśmiercajcie go, jeśli to córka, niech zostanie przy życiu. Położne jednak bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król Egiptu, ale zostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król Egiptu wezwał położne i powiedział do nich, dlaczego uczyniliście tę rzecz i zostawiałyście chłopców przy życiu? A położne odpowiedziały faraonowi, że hebrajki nie są jak kobiety egipskie, bo one są żywotne. Rodzą, zanim przyjdzie do nich położna. Цар египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы так делаете?» что оставляете детей в живых. Повивальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не такие, как египетские. Они здоровы, и прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». И сейчас позвольте еще через те несколько минут сбудуем певен контраст этих двух бахатеров. Фараона, который przemawia, и właśnie położnych, которые też przemawiają. Я хотел бы еще в течение нескольких минут представить вам такой образ двух Два образа, да? С одной стороны фараон, с другой стороны эти повивальные бабки. Jaka jest różnica między nimi? Какая разница между ними? Можете mówić. Możecie отвечać. Położne bały się Boga, a faraon nie bał się Boga. Dziękuję. Эти повивальные бабки боялись Бога, фараон не боялся Бога. Co jeszcze? Что еще? Mężczyźni, kobiety i mężczyźni. To też miało znaczenie, bo, женщины, tak, bo wtedy też tej równości nie było. Тогда не было равенства. Zobaczcie, to jest bardzo ważne porównanie. Z jednej strony głowa państwa, potężna władza. Z drugiej strony służące, niewolnicy. Z jednej strony to, że my widzimy głowa государства, z drugiej strony rabyni, które должны были делать, что им прикажут. Co jeszcze? Nie chciały usłuchać faraona i do tego wrócimy. Bardzo ważna rzecz. Powielne babki nie chcieli słuchać przykazu faraona, jak temu my wrócimy. Czy ogólnie powiedzmy faraon negatywną jest postacią, położne pozytywną? To jest można tak сказать, że faraon jest takim отрицательным образом, a te powielne babki pozytywnym. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą nie wymieniliście. Jeszcze jedna rzecz, o której nikt nie сказал. I była ona w tekście. I ona była w tekście, w tekstach, które my czytali. Są wymienione imiona tych nic nieznaczących służących kobiet. Biblia nam pokazuje imiona, da, napisane imiona tych женщин, które ничего не значили. A jednocześnie w tej historii nie ma imienia największego władcy faraona, który miał nieograniczoną władzę. I w to же время нет имени фараона, который был главой государства, у которого была неограниченная власть. A przypominam wam, w jakiej księdze się znajdujemy. I ja napominam wam, w jakiej księdze my находимся. Księga Wyjścia. Книга исход. Ale w języku hebrajskim Księga Imion, Szemot. По-еврейски это называется как книга имен, Шемот. Więc możemy wnioskować w tej historii, że nie bez powodu właśnie taki został uczyniony kontrast. И поэтому можем понимать, что специально был сделан такой контраст. Najprawdopodobniej te osoby bez imion nie zostaną zbawione, a te z imionami zostaną. Скорее всего, так будет, что герои без имен, они не будут спасены, а те, которых имена мы тут встречаем, и Бог их спасет. И что есть bardzo ciekawe, в этой истории не капуани, przywódcy, jacyś silni ludzie, czy nawet biznesmeni,
И что интересно, в этой истории мы видим не каких-то духовенства, каких-то мужчин, какого-то сильного. Odgrywają tą kluczową rolę, zbawienną wręcz bym powiedział. I здесь такую спасительную роль играют. Ale właśnie kobiety i służące, dzięki ich funkcji, ale tak samo dzięki temu, co miały w głowie. I tę rolę grają kobiety, które były służącymi, które były rabami, no oni robią большую вещь благодаря ich, no temu, w co oni wierzą. I teraz jeszcze jedno zdanie, taki większy obraz wam narysuję, jeszcze, tego, co już powiedzieliśmy. Jeszcze taki bardziej большой obraz tego, co my сказали. Więc mamy intensyfikację, czyli coraz większy ciężar. Narracja nam pokazuje, że coraz większy ciężar spada na lud. Narracja nam pokazuje, że to jeszcze bardziej ciężkie, bardziej большая odpowiedzialność znajduje się na tych ludziach. I wszystkich dotyczy rozkaz faraona i wszyscy go słuchają. I wszystkich przykaz faraona касается, i wszyscy go słuchają. Przechodzi to na cały naród, nawet na zwykłych ludzi. Все люди, даже самые обычные простые люди, это их касается. A właśnie hebrajskie położne powiewalne babki jewryjanek przełamują ten pattern, czy też ten model, ten wzór, tak jak właśnie tu powiedziała siostra. Они ломают этот модель, этот образ. I tak naprawdę występują przeciwko samemu faraonowi, przeciwko wszystkiemu, co się tam dzieje. Они противоставляются всему, что там происходит, самому фараону. Czyli to jest taka sytuacja jak Daniel 3 rozdział. Ta похожа ситуация, как в книге Даниила в 3 главе. Wszyscy mają się kłaniać. Все должны преклониться. Jak ktoś się nie pokłoni, będą bardzo kiepskie konsekwencje. I ci, kto nie przekłaniają, to ich życie pod ugrozą znajduje. Ale młodzieńcy, przyjaciele Daniela przełamują ten model, ten pattern. No, друзья Даниила, они этого не делают, они опять же ломают модель, этот образ, который. I to samo właśnie chce nam pokazać ta historia. I to, że pokazuje nam nasza historia. I możemy sobie zadać pytanie. Możemy zadać gdzie w tej historii był Bóg? Gdzie w tej historii był Bóg? Na szczęście, żeby nie mieć wątpliwości, nawet tekst używa słowa Bóg. Żeby u nas nie było сомнения, даже w samym tekście wspominается Бог. I jest powiedziane, że Bóg był z położnymi. Zas jego Bóg działał dobro powiewalnym babkom. Przeczytajmy to może 19 i 20. 19, 20. Bóg zaś darzył położne tym, co dobre, a lud mnożył się i bardzo potężniał. Zas jego Bóg działał dobro powiewalnym babkom, a naród umnażał się i весьма усиливал się. Ale pozwolę sobie powiedzieć, że Bóg nie tylko był z położnymi. No ja rozrzeszę sobie сказать, że to nie tylko z tymi kobietami Bóg. Dlatego, że zauważcie, że akurat w tym tekście znowu mamy powiedziane, że się mnożyli. Zwróćcie uwagę, że ten tekst opять nam mówi, że lud rozmnożał się, ludzie rozmnożali się. A jak widzieliśmy w naszym tekście, to już jest trzeci raz, kiedy jest powiedziane, że lud mnożył się, rozrastał i stawał potężniejszy. I w tej głowie to już w trzeci raz, kiedy my widzimy, że ludzie rozrastali, usilali się, ich było wszystko. Na początku historii, werset 6. W начале naszej historii, 6 stich. Środek historii, werset 12. Середина истории 12 стих. И конец истории, verset 20. И конец истории 20 стих. Więc zobaczcie, że często w narracji Bóg jest cichym bohaterem. I zobaczcie, że w takich narracjach biblijnych i посмотрите, обратите внимание, что такой нарации библейской Бог часто является таким тихим героем. Его как бы не видно. И то, że nawet tak, i to, że właśnie nawet nie za bardzo go widać. И то, что его как бы так na ośrub nie widna, można tak сказать. Nie znaczy, że go nie ma. To nie oznacza, że jego nie ma. Chciałbym, żebyśmy to właśnie potrafili zauważyć w tym całym dramacie tej historii. I ja chciałbym, żeby wy to zapomnieli i zwrócili uwagę na to, że Bóg tam był, niezmatria na wszystkie dramatyczną historię. Jeszcze sytuację. Dosłownie, gdybyśmy teraz poszli dalej naszymi myślami do drugiego rozdziału i kolejnych. I jeśli my przeniesiemy się w naszych myślach w drugi rozdział i następne rozdziały. To zobaczcie, że mamy kolejny paradoks. I my widzimy następny paradoks. Paradoks coś niewytłumaczalnego, zadziwiającego. No, что-то удивительное, да, что-то, что нельзя объяснить. Pierwszy paradoks był taki, że im bardziej przeciwdziałali, żeby lud się rozrastał. Pierwsza sytuacja, czym bardziej oni сопротивляли тому, чтобы люд размножался. То лут еще больше się rozmnażał. Они ещё более размножались и укреплялись. Drugi paradoks.
вторая ситуация. Chociaż był rozdany nakaz ликвидации новонародённых детей. Хотя фараон дал приказ ликвидировать новорождённых детей. То в kolejnym rozdziale jest uratowany Mojżesz. То в следующем разделе мы читаем о том, как спасли Моисея. Który wyzwoli lud. Который должен был спасти этот народ. Kolejna rzecz. Jest to osoba, która tak naprawdę została uratowana przez córkę faraona, czy jedną z najbliższych dworów faraona. I tutaj opять taka paradoksalna sytuacja, tak jak Moisieja spasła член семьи фараона спас Моисея, да, его дочь. I to jest ten Mojżesz, który miał wszystko, otrzymał władzę, bogactwo, najlepsze wykształcenie. I to jest тот Моисей, у которого было всё, самое лучшее образование, власть, всё, что только можно пожелать в то время. Więc chciałbym, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że Bóg działa. Ja chciałbym, żeby nikt z nas nie sądził się w tym, że Bóg действительно действует. I zgadzam się, że jest dużo kwestii, których, na których nie ma dobrych odpowiedzi i nie ma wystarczających odpowiedzi. I многие вещи, с которыми мы сталкиваемся, на них нет ответов либо нет хороших ответов. Dlatego jeszcze raz wam przypomnę teorię szerokiego kontekstu. Поэтому еще раз хочу вам припомнить теорию широкого аспекта контекста. Że czasami łatwiej jest powiedzieć nie wiem. Иногда легче сказать не знаю. Ale wiem, no, że Bóg patrzy szerzej. Не знаю как сейчас, но я знаю, что Бог смотрит более глобально. I to co pozostaje mi to zaufać mu. И мне не остается ничего другого, как только довериться ему. I drodzy, chciałbym wam tego życzyć w tym czasie, w którym żyjemy. I дорогие мои, хотелось бы вам желать этого, то, что только что Мариус сказал, в то время, в которое нам пришлось жить сейчас. Cokolwiek faraon i inni ludzie nie będą próbować zwojować na tym świecie, чтобы фараон и другие люди не хотели завоевать в этом мире, то Бог и так zwycięży. То Господь и так победит. Amen. Аминь.